Siema, witam ponownie. Dzisiaj mamy takie kwestiki jak zabicie dwóch typów na farmie i oczywiście wyniesienie jakiejś broni. Czyli tak, jeżeli chodzi o medy i tak dalej, to mam chyba wszystko. Także co? Let's go, lecimy. Normalek, zobaczymy czy tym razem znajdzie mi jakieś ziomeczko do teamu. Mam niby to auto match. Ale nie wiem, czy to działa. No i znowu nikogo mi nie dobrało, także wydaje mi się, że ta funkcja auto match się po prostu popsuła i nie działa. No i co, respawn na końcu mapy, także lipa. Zanim ja dojdę na motel, to już pewnie ktoś tam będzie. Chyba sobie tutaj pobiegam wokół gdzieś. Dwa boty muszę uwalić i jakąś broń wynieść. Najlepiej z bota. Zobaczymy. Znaczy, najlepiej to by było z gracza, nie? Ale jak są trójki, to może być ciężko. Ktoś mi tu biega, ale to chyba bot. No bot mi tu biega, gdzie on jest? Nara, go walę. Nara, dobra, jednego mam. Recycling office key, 65k. A ja dalej pouczalnię kupiłem, świetnie. Tutaj nie mogę dać, bo dopiero jak się wyjdzie z gierki, to można dać do tego keychaina. Także co, fajnie by było się nie wywalić. Mam 65k w plecaku. To jest 1k, to 930. Ty. Ja mam broń jakąś wziąć, ale on chyba nie miał broni żadnej. Nie, on miał tylko pistola. Czy jeszcze jakiegoś bota musiałbym zebrać. Pójdę tutaj na lewo, tu jest chyba willa, tak? Tak. Tam powinny być boty. Jeżeli nikt ich nie zabił, a chyba nie, bo nie słyszałem strzałów. Coś chodzi. Ale to boty? Ta. Dobra, mamy dwa boty. Jak wezmę tę broń, to chyba zrobię questa. Mam przynajmniej taką nadzieję. I tak mi się wydaje. Więc zobaczysz, co tu jest ciekawego i lecimy do ekstraktu. Ty, ktoś wali we mnie. Co jest? Ja dostałem normalnie tutaj stamtąd. A to nie jest poza mapą? To jest poza mapą. Jak ja w łapę dostałem? Siedziałem sobie tak, lutowałem? I dostałem w łapę. What the fuck? Już był jakiś cheater? Pierwszy? No bo to było giga dziwne. Nie wiem, dostałem to jakby hita spoza mapy, nie? Nie wiem, o co chodzi. I znowu dostałem. Tylko skąd? To był gracz? Ale jakim cudem on we mnie strzelił, jak ja byłem w budynku i nie widział mnie? Gdzie jest to ciało? Nie, no to bot był. SKS-ik z celowniczkiem. Nie wiem, wezmę i tak nic. Za wiele rzeczy nie mam, ale... Mega dziwne to było, nie? Myślałem w ogóle, że to gracz. W pewnym momencie. Czy on miał na mnie jakiś kąt? Nie mam pojęcia. Dziwne rzeczy się dzieją w tej gierce czasami. Z tego co widzę. Słuchajcie, ja mam wyjście gdzie? 15k, nie mam 15k. Więc musimy zapierdzielać do końca. W sumie lutu za dużo nie mam, ale ten kluczyk bym sobie wyniósł. Bo wiecie, zawsze 65k do przodu. No i fajnie by było się nie wywalić po drodze. A to wcale może nie być aż takie łatwe, jak się może wydawać. Tym bardziej, że no po drodze mam motel i stable, nie? Zobaczę jeszcze sobie tutaj. Wejdę. Zerknę czy zlutowane. Tutaj też mogą być. Możliwe, że nie zlutowane.
Bo był bocik. Tu był bocik, cyk. Dobra, nie zlotowane. O! Silver chain. Kolejne 10k. Kurde, szkoda tego poucha, nie? Muszę tego poucha w końcu kupić. O, pocket watch. 10k. Pipe. 15k. Dobra, coś jeszcze tu znajdę ciekawego? To nie. Już chyba nic więcej nie ma. Graczy też na razie żadnych nie widzę. Chyba nikt na mnie nie kampi. Przynajmniej taką mam nadzieję. I zerknę jeszcze na dół. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta, tu na dole też są szafeczki. Tylko chyba z daleka mi widać. To nie jest fajne. O kurde, Goldwatch 80k. Ja pierdzielę. Ale boli brak tego, nie? Brak case'a. Ale boli. Nie mam 15k na auto. Dobra, no co? Muszę lecieć środkiem mapy. I liczyć na to, że nie spotkam żadnego gracza. No jakbym miał case'a. Oj. Myślę, że około, no nie wiem, 200k może nawet miałbym save'owane. Tak, to jest kurde lipa. Chyba bot do mnie wywalił. A, to jest bot. Ciekawe, że tu wszędzie boty są. Ale być może ktoś sobie kampi właśnie. Tam kogoś słyszałem. Czeka, aż ktoś zrobi hałas. I wtedy go wali. Jest taka możliwość. Dlatego spierdzielamy stąd jak najszybciej. Mam przy sobie trochę hajsu, którego niekoniecznie chciałbym stracić, nie? Tutaj jest ekstrakt, ale tu chyba trzeba coś mieć. Jeżeli dobrze kojarzę. Na razie cisza, nikogo nie widać. Ani nie słychać. Jest szansa, że będzie dobrze. Zostało mi niecałe 200 metrów do ekstraktu. Za mną się walą. Mam tylko nadzieję, że nie będzie żadnego ekstrakt kampera, nie? Co prawda, grając w arenę, bo grałem w betę, to chyba ani razu nie spotkałem żadnego ekstrakt kampera, ale wiecie. Może po prostu w becie nikomu się nie chciało kampić aż tyle. No tutaj jednak trochę inaczej to wygląda. Dobra, jest tu na ekstrakcie. I wychodzi na to, że chyba nikt tu nie kampi. Także jest git, wychodzimy. 269k, jak na normala. Bez lutowania hotspotów, motelu czy stable'a. Wydaje mi się, że całkiem spoko. 9 level. Kościka zrobiłem jeszcze. O, nowy rank points. Dobra, czyli są rankedy. Czyli są rankedziki. Zaraz ogarniamy. Dobra, tego na razie nie otwieram. Pyk. Mamy misję. Mamy kolejny level. 10 level. I są rangi. Nice, jest sezon. Bla, 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 bla. Są rangi, rookie, vanguard, elite, expert, master, ace i legend.
To jest ostatnia ranga. Mamy Season Store, bo zbieramy sobie punkciki grając rankedy i tu możemy później to wydawać. A czy są jakieś rankingi? Nie ma chyba jeszcze żadnych. Rank History. A to ciekawe, że dali rankedy, a nie dali rankingów. No bo tutaj rankingów nie da się kliknąć. Nie wiem, jak dla mnie to trochę kurde dziwne. O, kolejny questik gotowy. Mamy 12 level, lockdown zone odblokowany. Kurde, dużo rzeczy już jest odblokowane. I teraz tak. Tu mamy questa nowego, jakiegoś. Tu whatever chyba na takiej mapie. 1,5 miliona muszę wynieść. A, to jest z kawem trzeba wyjść. No i tu już mamy na Wally pierwszego questa. Czekajcie, czy ja mam coś na farmie? Tylko z kawem mam na farmie, także next time chyba pójdziemy sobie po prostu... Ojoj, nie to kliknąłem. Po prostu z kawikiem na farmę. No i zobaczymy. Także co, póki co tyle.